No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i dzisiaj witam Was po raz kolejny w analizie na moim kanale. Dzisiaj analiza widza, czyli przypominam Wam, każdy z Was ma szansę na to, żeby to właśnie jego gameplay został przeze mnie skomentowany, został przeze mnie zanalizowany. Jedyne co trzeba zrobić, to tak jak tutaj widzicie, w hashtagu e, inaczej, w tytule doda dodać hashtag GoldzorAnaliza, dzięki czemu będę mógł znaleźć taki odcinek. No i ja tam już powiedzmy, że na chybił trafił, wybieram e, Gameplay, który widzę, że jest dobry jakościowo, który po prostu uważam, że może być jakkolwiek ciekawy. Oczywiście w zwyczaju mam to, że nie oglądam wcześniej tego, co widzę, bo wydaje mi się, że to jest po prostu takie bardziej ciekawe do oglądania. Wiem, że często po prostu czegoś nie powiem, nie przeanalizuję z definicji tego dokładnie, no bo, bo po prostu większe szanse są na to, gdy, gdy kilkukrotnie taki gameplay się ogląda. Tak czy siak mam wrażenie, że tą serię lubicie. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to łapka w górę będzie mile widziana. Celem dzisiejszego odcinka jest 1000 opek w górę, a ja już zaczynam dzisiejszą analizę. I z tego co widziałem, tutaj duo chłopaki grają, więc przeanalizujemy sobie duosy w wykonaniu Polaków, moich widzów, przynajmniej jeden z nich jest moim widzem, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno, ziomal, którego perspektywę oglądamy, gra na PC. -cie. Albo inaczej, gra, nie no, gra na PC, tak? Bo przecież mamy te wszystkie wartości w lewym, górnym rogu. Także to jest e, rzecz, no, którą każdy z Was jest w stanie e, sprawdzić, no bo wszystko widać. E, no i grają duosy. Wybrali sobie za lądowanie. Dosyć popularne miejsce na buniardzie, bo tutaj właśnie często respi się sklep. E, jest tutaj dużo broni. Jest to generalnie do, dosyć dobre miejsce do e, lutowania. Natomiast tutaj też ląduje dużo ludzi. Fajny Młotow. Spowodował on to, że ten koleś na pewno uciekł na schody. No i teraz podjazd. We dwóch podjeżdżają. On ma tylko diamatti, ale diamatti jest bardzo mocne na blisko. Okej, okay. koleś ucieka. No udało się go trafić. Jeszcze gdzieś drugi tu powinien być. E, dobił mu ziomal gościa. Okej, okay, i on miał jakieś bronie. Oj, ten koleś miał fara. No to zepsuł zepsuł tamten ziomal. No, mając fara, bo no, powinien tutaj więcej zdziałać. Ok, no i to jest prawdopodobnie ten ostatni z tego teamu, dali sobie info, podjazd, typ ma 0, to będzie prosty frag, dokładnie tak. No i dwa szybkie fragi na tej miejscówce, niestety nie zrespiło tak dużo pieniędzy akurat w tym lobby tutaj, ale myślę, że gdy będą rotowali z biegiem czasu no to te pieniądze zaraz znajdą. Kontraktu też tu nie było takiego stricte fajnego. No nie było lubki, nie było zlecenia. O, ale jest za to z, ze skrzynki Selvriwa. Ja to może podgłośnie, tylko że tutaj generalnie chyba słychać chłopaków, to co mówią, ale może nie będzie to jakby chodziło w moje słowa. Zobaczymy. Troszkę podgłośniłem, żebyście też słyszeli bardziej gierkę. No i dobra, wygląda na to, że lutują. OBSP BSP w tym momencie to od razu odpalamy, no i dzięki temu znają położenie wszystkich osób wokół, bo nikt jeszcze nie ma ducha. No i teraz podjadą sobie tych kolesi, mają ogromną przewagę, bo oni wiedzą gdzie oni są, a oni nie wiedzą. MP5 też bardzo dobra broń na początek, tutaj jest mocno obity chyba koleś. Okej. Okay. i został jeszcze jeden live Pink, prosty frak. Fajny teamplay. Zawsze jak macie przewagę na gościa starczą, liczebną oczywiście. No to róbcie tak jak tutaj, żeby skupić się on na jednej osobie, a druga obiega go no i jakby bez szans jest wtedy taka osoba. Generalnie mój sąsiad wierci, także przepraszam Was, jeżeli to słychać. No ale nie mam na to wpływu. 8400 już mają chłopaki nawet więcej, patrzcie trzech stówek im brakuje do, do zrzutu, więc zaraz powinni sobie załatwić pieniądze na zrzut, mimo tego, że przecież nie wykonali jeszcze żadnego kontraktu, więc. No jest to jakby dobry start. Zostało jeszcze 127 osób. Mają już cztery fragi timową, bo chyba wszystkie zdobył właśnie koleś, którego oglądamy. O, tutaj jest team na sklepie, który kupił sobie zrzut. I patrzę, w idealnym momencie ich podjechali. Nie zdążyli wziąć swojego zrzutu. Muszą być bardzo. Zdenerwowani On się podniósł, podniósł, się Mango! Nie, nie podniósł się nikt, tutaj było info to znaczy, takie był raz I go do a nie, troszkę mi to przeszkadza, wiecie co? Troszkę mi to przeszkadza, to że nagry. słyszę tutaj chłopaki gadają A więc sobie jednak ściszę um, No mają 2 na jeden. ten koleś chyba kompletnie ucieka A jednak Ło, wow, challengeował. nice ale teraz ma farta tutaj, że, że go nie dobijał. Ale przegrał tutaj pojedynek. Puck Boys. Bo taki nigdy jest e, ziomala, którego oglądamy. I to chyba jeszcze ten koleś jest bez swoich broni faktycznie, więc... Niefortunna sytuacja, tak to nazwijmy. E, no mają go na tym, nie? Na czujniku pulsu, jest ich dwóch, no spokojnie mogliby wychylić teraz we dwóch, no jakby, no mają A przewagę. na dach? dachu może? Tak, koleś wyszedł na dach, dobre tutaj info poszło od tego drugiego kolesia. Koleś, to był jakiś lepszy gracz, tak to nazwijmy, ten przeciwnik. A, wiadomo, nie jakiś pro player oczywiście, ale samo to jak się pozycjonował w tym pojedynku, gdy... Gdy tutaj e, przeciwnicy mieli przewagę liczebną, no wskaz wskazuje na to, że to po prostu był dobry gracz. E, teraz jest duża szansa na to, że oni jeżeli wygrają gółak, to wrócą po ten rzut, więc mogą tutaj chwilkę zostać, jeżeli chcą to zrobić, a oczywiście uzbierali w międzyczasie na swój zrzut. Niestety nie mają na BSP. Co bierzesz? Ale okej, okay. jakie bronie i jaka klasa ogólnie? Kar oraz Mak, czyli jakby świetny zestaw, jak najbardziej zestaw wpisujący się w metę, mimo że to jest e, odcinek wrzucony 11 stycznia bodajże, więc prawie miesiąc temu, ale już wtedy e, jakby to działało, nic się nie zmieniło od tamtego czasu w kwestii samego Maka oraz, oraz Kara, tak? To są cały czas tak samo dobre bronie. E, jeżeli chodzi o schemat do... Y, w sensie dodatki do Maka albo do Kara no, to są standardowe pod, pod Warzone. Muzyka w pojeździe, błagam, wyciszajcie to. Jeżeli chodzi o schemat, znaczy te dodatki do Maka, no to, no to tam z takich ciekawszych widziałem, że jest brak kolby. Natomiast no tego Maka można naprawdę złożyć na tyle sposobów, że, że musicie sobie po prostu sami próbować. No ale najważniejszymi dodatkami oczywiście jest Tumic Agency oraz ta ostatnia lufa, która zwiększa obrażenia i po prostu poprawia zasięg. A tak to z wszystkim innym możecie się bawić, bawić, jeszcze raz bawić. No i oczywiście magazynki również, tak? 53-nabojowe. Też są ważne A No, dobra, już mogę włączyć głos Będę musiał tutaj, znaczy dźwięk Jak jeżdżą tymi autami Nie wiem, nie, nie wiem ludzie jak wy możecie grać Z tymi dźwiękami w pojazdach Mnie to A. tak denerwuje Nawet, nawet słuchajcie jak oglądam jakiś gameplay Co dopiero jak ja sam po prostu jadę tym pojazdem Nie wiemy. O, tutaj dwa teamy się biją No niestety nie udało się trafić Niczego z kara o, ale powalił jego zioma, ale... I miałem właśnie mówić, nie wiem czym gra ten jego teammate, ale wychodzi na to, że gra też snajperką. Więc to jest a, jakby. Znaczy nie ma w tym nic złego, że dwie osoby grają snajperką. Tym bardziej, jeżeli dwie osoby dobrze grają snajperką, no to już tym bardziej. Ale jestem ciekaw, jaką ma drugą broń. Mm, Leszko. Może zobaczymy zaraz na Kilfidzie, kogoś dobije czy coś. To tutaj chyba jeden typ został. No chyba nikt z nich nie ma czujnika pulsu, bo tutaj... Ale to dosyć dziwny wybór, teraz e, to zauważyłem. Zaraz do tego wrócę może, jak sobie znajdą tego kolesia. Chodzi mi o klasę, z jaką biega pa packboys. boys O, typ tu leży! O Jezus, co za kamper. Dobra, poradzili sobie. Jezus Maria, no właśnie tak ludzie kamią, to jest nieprawdopodobne. A... Um... Co mi się nie tyle, że nie podoba, tylko że ja po prostu nie wybieram takich granatów w momencie, gdy, gdy biorę przesadę, bo on tutaj wziął przesadę, żeby mieć dwie, dwie bronie, jakby główne. No to zamiast czujnika pulsu wziął stany. Jakby nie ma w tym nic złego, ale generalnie no bez odnawienia, od, bez atutu odnowienie, no te stany. No jakby zaraz zniknął, tak? I będzie biegał kompletnie bez granatu taktycznego. A czujnik pulsu, szczególnie na takim początku gry, no jednak fajnie, gdyby jedna osoba miała, tak? A, bo może pomóc w zlokalizowaniu wrogów i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że czujnik pulsu ma Leszko, no to jakby okej. Okay. Wtedy z kolei dwa czujniki pulsu w teamie są bez sensu, więc... Wiecie, może tak gadam tutaj bez większej wiedzy, ale gdyby, gdyby faktycznie, gdybyście tutaj chłopaki faktycznie grali w ten sposób, że nikt z Was teraz nie ma czujnika pulsu, a obaj wzięliście przesadę, to fajnie, żeby jednak jedna osoba wzięła ten czujnik pulsu, przynajmniej na początku. Tutaj wcześniej widzieli na BSP, auto tutaj podjeżdża, ale auto odjeżdża. Bardzo ciężka sytuacja, żeby fraga wyjąć, ale próbują. Ogólnie też na pewno zauważyliście na moich ostatnio grach, które wrzucałem, że również przerzuciłem się na termity. I muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawie się gra z termitami. Jakby dają inne możliwości niż na przykład Semtex. Też sobie musicie po prostu popróbować, czy wam to pasuje. Można oczywiście zrobić sobie dużo krzywdy termitem, i jakby odciąć sobie drogę ucieczki czy coś, bo oczywiście termit przez chwilę się pali i, i również nas e, rani, ale, ale jakby. Pod mój obecny chyba styl gry, termity dobrze, dobrze działają i jeżeli nie próbowaliście nigdy, to spróbujcie sobie kilka meczyków z termitami zagrać. A kto wie, może też się przerzucicie. No generalnie oni teraz się poruszają cały czas w tym obrębie Train Station, i jakby najlepszą pozycją na Train Station jest zdecydowanie właśnie ta góra, te dachy. No generalnie to jest takie złe miejsce tutaj do podejmowania pojedynków, bo jest dużo miejsc, w których przeciwnik może mieć nad nami HG. A gdy ktoś ma nad nami HG, no to automatycznie jesteśmy w dużo gorszej sytuacji. Więc teraz w końcu wychodzą chłopaki na górę. No i tutaj widzieli wcześniej jednego wroga minimum. Próbuję go teraz zlokalizować. No i właśnie teraz może ten czujnik pulsu by się przydał, nie? A, więc to jest to, do czego A, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Ja mam o 7.30. No, tu gadają chłopaki oczywiście już kompletnie. Jakby nie mam pretensji, nie? No bo to jakby ziomale se grają i też gadają o innych rzeczach, ale akurat w tym, w tym przypadku analizy komentowania troszkę to przeszkadza. Tego ściszyłem sobie jeszcze bardziej. No i niestety ten dźwięk z gry nie będzie tutaj Zbyt słyszalny dla Was, ale mam nadzieję, że przeżyjecie. Okej, okay, słyszą strzały. O, widzi kolesia. To będzie prosta głowa. Nice. O, nie wiadomo, czy tam jest drugi koleś, czy co. On może mieć selfa ten. Przydałoby się, by się im jakiś kontrakt wziąć. Tak swoją drogą. Nie, nie ma se Nie, ma selfa ten koleś. Kewował się, ok. Schował się tam. Przydałbym się jakiś kontrakt wziąć, bo mają słabe finanse w teamie, nie? Nie mają hajsu nawet na jedno BSP. Więc. Uh, no to jest to, co mocno spowalnia waszą grę, nie? Gdy, gdy te finanse są na złym poziomie. Teraz koleś... Czyli tu są dwa teamy najprawdopodobniej. Złe pikowanie, jakby z włączonym celownikiem poruszanie się karem, no jest bardzo ryzykowne i teraz o tym się przekonał Pack Boys. Gdyby wyciągnął na maka, zabiłby tego kolesia po prostu. Także tutaj zły dobór broni do sytuacji. Oczywiście, gdyby trafił łeb, którymkolwiek z tych pojedynków karem, no to byśmy co innego mówili, ale. A, no ewidentnie UBA tutaj nie było. I. Ten koleś celował w dół dosyć dziwnie, więc jest szansa, że tutaj są w ogóle dwa teamy osobne. Nie mówię, że pełne, ale tu mogą być osoby z dwóch różnych teamów. Słyszą? Tutaj w oknie. Teraz martwa cisza. To by była game changer, nie? Ale nie, nie ma martwej ciszy, ale bardzo sprytnie i mądrze wcelowany, bezszelestnie porusza się Pack Boys. Czy ten koleś tu dalej jest? Jest. No i dzięki temu, że nie robił hałasu, robił go bardzo mało. Udało mu się go zabić, także fajny podjazd. Live pinga dostał teraz. To, to też jest właśnie ważna rzecz, żeby. Jak jesteście powaleni, to nie tak, że już, już siadacie na telefonie i czekacie, co was ziomal zrobi. Tylko no właśnie, próbujcie mu pomóc. Chociażby informując, gdzie, gdzie są wrogowie. A już jak dacie live pinga, to już w ogóle jest bardzo, bardzo przydatne. Także no tutaj kolejny raz fajny team play. Ewidentnie chłopaki nie grają pierwszy raz ze sobą. Także tu już widać zgranie A zgranie jest oczywiście bardzo ważne No ale o tym myślę e, doskonale wiecie no, Wyszli z opresji I tak jak widzieliście No były tutaj faktycznie dwa różne teamy chyba a, Także no mogło to się gorzej zakończyć W końcu mają hajs na BSP No i właśnie to w tym momencie robią a, No ale brakuje na kolejne nawet do kieszeni Więc no właśnie to jest problem tych finansów No chłopaki kompletnie omijają kontrakty w tym meczu Przez co tych pieniędzy dużo nie ma mają tutaj bounty obok, więc a, powinni je wziąć. Nie robią tego jednak. Nie wiem z czego to wynika. Może po prostu nie zwracają uwagi na te kontrakty. Może nie są przyzwyczajeni do tego, żeby brać kontrakty. Ale jakby szczególnie bounty to jest dla mnie. No to ma tyle profitów z samego podniesienia już, że, że po prostu warto. Po prostu warto i, i nie umiałbym po prostu e, szczególnie kontraktów e, typu zlecenie. No dobra. No i co teraz? BSP ma w kieszeni. Jeszcze nie odpalił. Teraz. Okej, okay. widzą kolesia na sklepie. Jest duża szansa, że on wykupuje w tym momencie swojego ziomka jakiegoś. A nie. Tak, tak, tak. Wykupił. Czyli miałem rację. Doskonale widzą, co robi koleś. Czy on będzie wchodził na ten czerwony budynek? Nie. On obiega czerwony budynek, bo prawdopodobnie jak widzicie na minimapie... A nie. Jednak wszedł do budynku. Okej. Okay. Dobra, kolejź ucieka. O i te tu, tutaj te klatki, to jest naprawdę. Jak ktoś ma ciemnego skina na tych klatkach, to nic nie widać, moi drodzy. To jest bardzo ryzykowne jest właśnie jak, jakkolwiek puszowanie tych budynków, bo tu naprawdę nic nie widać w tych rogach. Ale udało się, udało się zabić. No i mają tego drugiego ziomka, który przed chwilą wylądował. Może podniósł, podniósł już swoje bronie. Ale mają przewagę, więc powinni sobie poradzić. Odpalił martwą ciszę. Słyszy go, to będzie prosty frak. Super. Widzicie, jaką robotę robi martwa cisza. Jakby nie ma tutaj żadnych wątpliwości, czy warto ją używać. No i w końcu te finanse lepiej chłopaki u was wyglądają. 10 tysięcy na waszym koncie teraz. Także na dwa BSP starczy. Ewentualnie leszko mógłby sobie selfa kupić. No i zrzucik też mają, więc mogą sobie wziąć w końcu ducha, albo właśnie odnowienie. Okej, okay. jakaś osoba jest być może wcelowana w zrzut, albo idzie też po swój zrzut, bo tu mogło spaść, spaść kilka zrzutów. Dobra. No i w końcu siadł web. No niepotrzebny Semtex, bo Nie żyję. bo jakby tutaj na pewno by tego go, go, kolesia dobili. Tam z auta o, to jest prawdopodobnie drugi z tego teamu. O, ja tutaj już właśnie na trzeciego, kolejne typy na dachu. E, za długo... dobrze, dobrze, że zmienił pozycję, bo za długo tutaj stał w tym samym miejscu, a koleś ma HG nad nim, więc... Więc właśnie w te, przy takiej e, sytuacji trzeba no, kręcić tutaj się wokół tego miejsca, żeby po prostu z różnych miejsc wychylać i liczyć na to, że po prostu pierwsi zauważycie, pierwsi strzelicie łeb. OK, odpuścił ten pojedynek tutaj Pugboys, także mm, no spoko, bo jakby był w dużo gorszej pozycji, oni też tam nie wychylali, więc... No, nie było co aż tak długo się na nich skupiać ale będzie teraz próbował ich jeszcze tutaj stąd znaleźć mhm. no nie wiadomo co tam, tam, tam te typki robią, a może jeden typek może jeden, nie wiemy auto tutaj wysiadło na środku ulicy oj, aj nie siadł eb. Tutaj w ogóle ktoś zwiad robił w tym budynku, więc tam są dwa teamy prawdopodobnie w tym budynku. Więc, no jakoś dużo ludzi się tu ogólnie zgromadziło na tej promenadzie. Po powinni w końcu właśnie jakoś zrotować w jakieś konkretne miejsce. W ogóle korona jeszcze tam wziął koleś. Nie wiem co się dzieje, ale bierze doposażenie. Sprinter oraz wzmocnienie. No, i teraz jak najbardziej sens mają te granaty ogłuszające. Kolega otwiera drzwi i leci stan. Super, super. No i widzicie, fajnie, fajnie. No, po raz kolejny widać zgranie. I tym bardziej jak macie właśnie atut. Do to po prostu używajcie, używajcie tych grantów ogłuszających, no bo one robią ogromną przewagę. Nie wiemy co wziął ten jego kolega, natomiast jakby nie ma to w tym momencie chyba większego znaczenia. Bo nawet gdyby był to duch, to oczywiście na minimapie zawsze będzie widać pak Boysa, bo, bo on ducha nie ma, ale jest to też zawsze taki element baitu, prawda? Bo, bo gdy ktoś odpala BSP, widzi jedną kropkę, no to ok, no gdzieś z tyłu głowy może mieć to, że, że jednak jest drugi, drugi koleś właśnie na duchu gdzieś, ale dużo ludzi jakoś podświadomie myślę, popełnia ten błąd i jest skupione tylko na jednej osobie, więc można to wykorzystać w takim momencie, gdyby ktoś właśnie no jakby nie wziął pod uwagę tego, że może być druga osoba, tym bardziej gdybyście byli od, o, oddaleni od siebie w takiej odległości, że, że jakby to nie byłoby takie oczywiste. Także no wątpię, żeby ktokolwiek używał tego zagrywki jako baitu, ale ale no jest taki element, o którym też musicie wiedzieć. Ok, ładny web. A generalnie tutaj myślę, oni chyba myśleli, że o oj dostaje plecy. Oni tam myśleli, że, że tam zwiad. E, no, no bo tam była ta skrzynka ze zwiadu, że tam ktoś przyjdzie po ten zwiad, ale wcześniej tam już ktoś robił ten zwiad, ona po prostu została. Mają kolesi na plecach. W ogóle, ile tu jest ludzi na tej promenadzie? O co tutaj chodzi? Jeszcze 31 osób zostało, a tutaj cały czas coś się dzieje na tej promenadzie. No, jestem w szoku. 12 fragów Pakboisa, nie wiem ile ma Leszko, kilka na pewno fragów, więc to jest jakby fajny mecz zdecydowanie. Przynajmniej pod kątem fragów właśnie. No, cały czas jakaś akcja, więc to jest to, co zawsze, przynajmniej ja nawet jak przegrywam mecz, to doceniam. Że po prostu nie było nudy, no i najgorsze są generalnie mecze, gdzie nikogo nie widzisz przez 30 minut, a potem dostajesz od kampera. I jakby zero satysfakcji z takiego meczu. No, a tutaj oczywiście cały czas jest jakaś akcja, pojedynki, no i to się też fajnie ogląda. Jakiś nalot poleciał na ten wysoki budynek. To generalnie nie jest najlepsze miejsce. Mimo, że to jest high ground względem ulicy, tak jak widzicie, jest dużo innych wyższych budynków wokół. Przez co. O, widzi, typa ląduje tam. Mhm. Eee, no właśnie, no tutaj dużo wyższych budynków obok, i no, jeżeli ktoś by tutaj na czerwonym ich wyłapał. A oni by akurat tam nie patrzyli No to są na tak otwartym terenie Oczywiście względem tych Chociażby na czerwonym Że, że bardzo łatwo jest zginąć Dobra, czyli tam są jednak typy Nie bez powodu tam poleciała Poleciał na lot A tutaj się kończy strefa generalnie na tej promenadzie Więc już wiemy dlaczego Tak wiele osób tutaj Chłopaki w guagu nie były Chyba ani Leszko, ani packboys w guagu nie byli Także to jest jeszcze mecz bez zgonu jeżeli chodzi o, o całościowo o team No już do gułagu na no pewno nie trafiam, Bo gułag jest zamknięty 24 osoby do końca No teraz ewidentnie zajęli tę szkołę I jakby bezpiecznie jest tutaj zdecydowanie Właśnie poruszać się na tym a, Najwyższym piętrze niż na dachu Bo te okna też dają bardzo duży Pogląd na to co się dzieje wokół A o dachu już mówiłem Jakie są minusy tego dachu No i widzą kolesia właśnie na czerwonym u góry Generalnie można by zaryzykować, wyjść wyżej na ten dach i spróbować go wyjąć, ale nie dobiją go nawet. No bo po prostu on jest wyżej i się schowa. Tam są dalej kolesie. No i oni będą mieli strefę jeszcze. Oni będą mieli strefę, więc oni sobie tam będą siedzieli, aż, 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 będą, aż będą zmuszeni, żeby stamtąd pójść. Więc ja bym po prostu nie marnował na nich tutaj czasu, bo nawet jak ich powalą, to jest ich dwóch, podniosą się. No jakby mają. No. Mieli do teraz bardzo dobrą pozycję, ale teraz już muszą zrotować, i jak widzicie, teraz najlepszą pozycją w kółku, spójrzcie na minimapę, jest ten czerwony dach obok. Ten czerwony dach obok po lewej stronie, teraz pak Boysa. To tam, jeżeli ktoś ma zajęty ten czerwony dach, to na to ostatnie kółko w tym momencie ma bardzo, bardzo dobrą pozycję. Ale chłopaki też mają dobrą pozycję, bo na, na szczęście dla nich też szkołę objął ostatni krąg, więc mogą sobie tutaj w spokoju właśnie siedzieć i jakby to jest kampienie w tym momencie co robią, ale jeżeli chcecie wygrać gierkę, to pod koniec niestety tak trzeba grać bo no po prostu wszyscy kampią, tak, I jakby nie ma sensu tutaj biegać z budynku do budynku, no bo prędzej czy później natkniecie się na kamperów w takim budynku i, i w głupi sposób zginiecie. Teraz oni skaczą. Na czerwony sobie zeskoczyli, a nawet nie na czerwony. Lecą dalej. No oni muszą rotować. Więc... Gdyby się udało... O, super. Gdyby właśnie się udało wyjąć jednego, to oni już mają fatalną sytuację. Co prawda go nie dobiją, ale już im utrudnili życie bardzo. I stosunkowo dużo dużą minimapa im zdradza, bo tutaj kropka się pojawia tutaj na czerwonym dachu, no ale jest jeszcze 14 innych osób, więc. Więc muszą być po prostu gotowi. Gotowi na to, że ktoś właśnie też mógłby podjechać ich budynek. Ale tutaj Claymora rozstawili, tego nie zauważyłem. Jeżeli Leszko gra Claymorami, to. Kolegami nie będziemy, ale, ale no w tym przypadku. O, ktoś wszedł na dole. W tym przypadku to tutaj zadziała ten Claymore. No tutaj nie ma innego wyjścia. Ewentualnie można wyjść tutaj zewnątrz i tymi drzwiami niebieskimi. Teraz na wprost. Pack Boysa można wbiec, gdy się tam drabinką z zewnątrz budynku wejdzie, ale tam, tam jest jakby gaz, więc wątpię. A teraz chłopaki muszą rotować, i tu się zaczyna problem, bo bardzo późno zaczynają rotować. Wyszli na dach. No i teraz muszą właśnie sprawdzić dokładnie teren. Okej, okay. tutaj jest ten koleś z tego wysokiego budynku, którego powalali wcześniej. Dobra. No, panowie, do góry trzeba. Tutaj macie te pudła na szczęście. Na szczęście jest maska, więc nie muszę się martwić. O! Nie, nie, nie. No i znowu ten sam błąd, że z karem długo wcelowany. Oj! Oj! Oj oj oj! No teraz duży fail. Ale jakby nie mam pretensji, bo ja ginę przez to tyle razy. Tak samo, że przypadkowo mi wejdzie na jakąś. Um na jakąś rzecz, że, że ja się nie odzywam, ale no to jest coś bardzo irytującego no nie ma już maski Pack Boys, także zła sytuacja, mają high ground no zginą, zginą chłopaki, niestety tak coś czuję okej, okay, Leszko jeszcze tam walczy, no Koniec, no niestety, niestety, jakby za późno zaczęli rotować, za późno po prostu chłopaki zaczęliście rotować. Taka jest moja opinia, dajcie znać co wy o tym sądzicie, ale w moim przekonaniu za późno zaczęli rotować. Eee, tym bardziej, że tutaj to rotowanie wyglądało tak jak wyglądało, czyli biegli pod górkę. A to jest naj, jedno z najcięższych rotowań, gdy ktoś was właśnie złapie, mając nawet taki minimalny HG jak tutaj jedyne co tutaj by mogło pomóc no że po prostu jakimś cudem by powalili tego kolesia który ich zabił albo, albo wrzucić mu tam dużo stanów ale no niestety wyszło jak wyszło drugie miejsce tak czy siak myślę że fajny meczyk jakby końcówka była taka spokojniejsza ale, ale ogólnie, ogólnie fajny mecz dużo się działo dawajcie znać co sądzicie o tej rozgrywce no i co jeżeli chcecie mieć szansę żeby to wasz gameplay był przeze mnie przeanalizowany tudzież skomentowany no, no to wrzucajcie na YouTube filmy z hashtagiem Goldzor Analiza. pamiętaj tylko o dobrej jakości, żeby to się dało później oglądać innym. No i tyle, tyle, moi drodzy. Do usłyszenia już jutro kamerka wróci dla ciekawskich. Mam nadzieję, w przyszłym tygodniu dalej niestety troszkę słabo się czuję, więc jeszcze bez tej kamerki, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Na razie.